na dłoń, kostka lodu, kostka lodu i ta kostka topnieje. Jak się roztopi, zostaje mała plamka i tyle zostaje z popularności. Chociaż nie ma reguły bez wyjątku, okazuje się. Ja przeżyłem w tej aureoli, jeżeli tak można nazwać, popularności ponad 40 lat. Proszę Państwa, jest to wypadek bez precedensu. To nie dlatego, że to ja jestem z tego taki dumny, wręcz przeciwnie. Ja powiedziałbym, że to było ze szkodą dla mojego zawodu, dla mojego nawet rozwoju w jakimś sensie. Ponieważ ja po zagraniu pewnej roli w takim serialu dość popularnym zostałem właściwie na aucie, jeżeli chodzi o polską kinematografię. Ja po stawce zagrałem w 3 czy 4 filmach fabularnych, polskich filmach. Zagrałem w kilku serialikach, bo to nawet nie można mówić o serialach, tylko serialiki, które miały 4, 5, 6 czy 7 odcinków dla dzieci. Kilka filmów za granicą i nic więcej. Każdy z reżyserów mówił zaraz, nie, ty nie możesz, nie, broń Boże, bo widz będzie widział w tobie Klosa, tylko Klosa. Ty możesz grać tylko tak. No jest to bzdura, proszę Państwa. I to mi zamknęło w jakimś sensie. Ja się broniłem jak mogłem, ja przyjmowałem różne role, przyjmowałem role w serialach nawet, co oni uważają, że to ujma dla mnie, nie, broń Boże, tylko po prostu, żeby się w czymś pokazać, że ja gram nie tylko rolę mundurowe, w mundurze, nawet w mundurze niemieckim, tylko że ja mogę zagrać jeszcze coś innego. Więc broniłem się jak mogłem, chociaż zwycięstwo leży po stronie niestety tej postaci, którą mi się udało 40 kilka lat temu zagrać.